Iwona Tokarska, witam Państwa serdecznie, a moim gościem w kawiarence jest dziś Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, mówi się o tym, że przez koronawirusa mamy do czynienia z największym kryzysem gospodarczym po II wojnie światowej. Polskie PKB spadło o 2,8%. Przechodząc ulicami Opola widzimy coraz więcej lokali do wynajęcia. Czy to dopiero początek problemów, czy jednak zaczniemy się powoli podnosić? Sytuacja, myślę, że jest nieprzewidywalna, tak jak rozwój całej epidemii, tak jak były wprowadzane wszelkiego rodzaju obostrzenia, jak był wprowadzany lockdown, to powoduje ogromną niepewność wśród przedsiębiorców i tak naprawdę to, jak nie było wiadomo na początku ubiegłego roku, kiedy ta sytuacja epidemiczna wystąpiła w naszym kraju, tak myślę, że do końca w tym roku też nie jest to wiadome, nie jest to przewidywalne. Nie można też bazować na danych historycznych, bo taka sytuacja, no myślę, że nie miała miejsca. Poza tym, obserwując dane ekonomiczne, no to widzimy jednak spadek. Natomiast to, jak ta sytuacja ekonomiczna w naszym kraju się rozwinie, wszystko zależy od tego, w jakim tempie uda się znieść lockdown i w miarę wrócić do takiej sytuacji normalnej pracy. Mam tutaj na myśli szczególnie branże, które zostały dotknięte tym, które zostały po prostu zamknięte, ale również branże, które z nimi współpracują. Powoli otwiera się handel, ponieważ znowu sklepy odzieżowe czy elektroniczne w galeriach handlowych mogą obsługiwać klientów, mogą wpuszczać do siebie osoby, no ale właśnie gastronomia, restauratorzy, hotelarze no nadal cierpią i planują jednak mimo tych obostrzeń otwarcie swoich działalności. Jakie jest Pana zdanie w tej sprawie? Czy robią dobrze, czy już po prostu są w tak krytycznej sytuacji, że nie mają za dużego wyboru? Przede wszystkim tutaj należałoby wskazać, że to, że te branże zostały zamknięte, no zostały zamknięte głównie dlatego, żeby w jak największym stopniu zahamować rozprzestrzenianie się epidemii. Natomiast myślę, że te przypadki, o których słyszymy, to są aktem desperacji. Ci ludzie niejednokrotnie mają swoje rodziny, to są jedyne źródła ich utrzymania, są już w takim momencie, że tak naprawdę ja to osobiście traktuję jako pewien akt desperacji, oni już nie mają nic do stracenia. Po prostu sytuacja zmusiła ich do tego, żeby te przedsiębiorstwa, te podmioty pootwierać tak, żeby jakikolwiek uzyskać przychód, który pozwoli im myśleć o przetrwaniu. Myślę, że to jest kwestia naprawdę takiego aktu desperacji. Bo można liczyć na pomoc różnych instytucji, to wiemy, cały czas mówi się głośno o chociażby tarczy antykryzysowej, ale Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki do 30 listopada na konta ponad 180 firm przelało prawie 7 milionów złotych w formie grantów. To były granty na kapitał obrotowy. Czy nadal z tej pomocy można skorzystać i jakie firmy mogą się ubiegać o taką pomoc? Ta sytuacja już się znacząco zmieniła, ponieważ my już na konta tych przedsiębiorstw przelaliśmy ponad 20 milionów złotych i cały czas sukcesywnie takie granty są przelewane w miarę jak projekty poszczególne są weryfikowane, jak są przekazywane dokumenty do podpisania umowy, bo to jest ta pomoc, która jest udzielana, jest ze środków unijnych, więc jest też obarczona pewnym obciążeniem administracyjnym. Ale w dłuższej perspektywie uważam, że bardzo dobrze, że zostało to przerzucone na ten etap pierwszy, ponieważ uniknie to takiej sytuacji, kiedy na skutek pewnych weryfikacji te środki będzie trzeba zwracać. Być może to trwa dłużej, natomiast to bezpieczeństwo dla przedsiębiorcy jest większe i w tym aspekcie tutaj uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Natomiast to, co chciałem powiedzieć też,
Myśmy odbyły się dwa takie nabory. Bazowaliśmy na bazie materiału przygotowanego przez, na bazie ministerialnego tutaj materiału. Przypomnę tylko, że ta pomoc była kierowana dla firmy mikro i małej, ponieważ dla firmy średniej i dużej tutaj już ta pomoc była dystrybuowana na poziomie centralnym, natomiast dla firmy mikro i małej przez poszczególne województwa. Myśmy na początku mieli do dyspozycji ponad 24 miliony złotych. W końcówce roku zarząd województwa przekazał dodatkowe 8,1 miliona złotych. W tym momencie już trwają kolejne weryfikacje tych projektów i na bieżąco podpisywane są umowy. Na bieżąco również przelewane są te środki na konta przedsiębiorców. Nawet dzisiaj przed wyjściem zatwierdzałem te dokumenty do przelewu, więc tutaj ta pomoc jest, trafia na bieżąco. To, co chciałem również podkreślić, mamy również bardzo dużą listę rezerwową, to znaczy listę projektów, które oczekują na to wsparcie. Ponieważ te środki, ta pula środków, którą mieliśmy przeznaczone na ten cel, ona została wyczerpana, te projekty zostały pobrane. Jest jeszcze ogromna lista rezerwowa, tak zwana lista oczekujących. Jak długa jest ta lista? Na ten moment jest to ponad 650 przedsiębiorców, którzy czekają. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że co tydzień składamy takie sprawozdanie na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego i w momencie, kiedy takie środki się pojawią, my natychmiast będziemy pobierali kolejne projekty z tej listy, prosili o przesłanie dokumentów i będziemy nad nimi procedowali. Czy sami przedsiębiorcy kontaktują się z OCRG, czy dzwonią, dopytują, dzielą się swoimi bolączkami? Jak to wygląda? Tak, ponieważ myśmy też w ubiegłym roku uruchomili taką infolinię, gdzie staraliśmy się zebrać w jednym miejscu wszystkie dostępne dla przedsiębiorców możliwości wsparcia. Nie tylko te, które tutaj oferujemy w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, na które samorząd województwa przeznacza środki, ale również te środki, które są przeznaczone w ramach tarczy, które ma Wojewódzki Urząd Pracy, które mają Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, które ma Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszystkie te miejsca, gdzie taki przedsiębiorca może uzyskać, staraliśmy się zebrać w jednym miejscu na naszej stronie. Oprócz tego uruchomiliśmy takie dwie infolinie, na które mogą dzwonić i dopytywać. I muszę powiedzieć, o ile gdzieś w tych początkowych etapach było bardzo duże zainteresowanie i bardzo dużo telefonów. Myśmy w pewnym momencie musieli dodatkowe 4 linie udostępnić, bo żeby spróbować rozdzielić te telefony, to teraz te dwie wystarczają, natomiast cały czas jeszcze są pytania co do tego, jak i na co mogą liczyć przedsiębiorcy, no bo sytuacja w tych branżach, które zostały zamknięte, jest bardzo trudna i w wielu przypadkach ci przedsiębiorcy zmuszeni są do tego, żeby szukać różnych rozwiązań, żeby po prostu przetrwać. Też to, co chciałbym podkreślić w ramach unijnej pomocy, spodziewamy się w tym roku i to myślę, że nastąpi to w pierwszym kwartale, również w ramach tego programu REACT-EU, czyli to jest specjalna pula, na którą Komisja Europejska przeznaczyła na walkę właśnie ze skutkami epidemii, pandemii COVID. I środki na walkę z tymi skutkami, jako województwo powinniśmy otrzymać 45 milionów złotych, które właśnie zostanie na ten cel przeznaczone, na walkę z tymi skutkami dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest jeszcze, co prawda, troszeczkę za wcześnie, żeby mówić o już konkretnych obszarach, bo sami czekamy na te informacje właśnie bezpośrednio z Komisji Europejskiej, żebyśmy wiedzieli, na które obszary, jakie nabory możemy robić, czy środki w ramach naborów już istniejących, czy możemy je wykorzystać, bo takie właśnie propozycje też z naszej strony padły, aby też część tych dodatkowych środków przeznaczyć właśnie na tą listę oczekujących, żeby oni mogli taką pomoc uzyskać. Będzie duży kryzys w biznesie, bo wiem, że też wcześniej Państwo organizowali
niejednokrotnie konferencje, które kojarzyły ze sobą tych przedsiębiorców, to pozwalało też rozwijać właśnie poszczególne firmy, te relacje się poprawiały, no a teraz w związku z pandemią raczej to wszystko kuleje. Relacje w biznesie są bardzo ważne, bo bardzo ważne w biznesie jest zaufanie. My chcieliśmy poprzez te różnego rodzaju eventy budować takie relacje pomiędzy przedsiębiorcami. No musieliśmy wejść do tej strefy online, a to nie sprzyja budowaniu relacji w takim zakresie, jak miało to miejsce, kiedy można się spotkać, się bezpośrednio uścisnąć dłoń i wymienić wizytówką. Dokładnie tak. Natomiast myślę, że to wszystko zależy od tego właśnie, od tego czasu, po pierwsze od tempa, z jakim pozwoli sytuacja uwolnić poszczególne branże. Po drugie, biorąc pod uwagę całą strukturę gospodarki naszego kraju i ten udział firm z sektora właśnie turystyki, branży hotelarskiej, to myślę, że ma on mniejszy wpływ niż na przykład w Hiszpania, Włochy, czyli te regiony, gdzie ten udział turystyki jest znaczny. Natomiast tego też nawet nie potrafią określić ekonomiści z tego względu, że sytuacja jest nieprzewidywalna. Myśmy wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ubiegłym roku na koniec zrobili taką konferencję online, gdzie tutaj staraliśmy się przewidzieć to, co może się wydarzyć. Wniosek był taki, że sytuacja jest nieprzewidywalna, nie można do końca określić, jak będzie wyglądała końcówka tego roku pod względem właśnie tutaj wzrostu PKB, albo raczej pewnego zatrzymania czy niewielkiego spadku. Natomiast były pewne symptomy bardzo dobre. Tymi symptomami był eksport, który wyraźnie w czwartym kwartale ubiegłego roku notował odbicie. Być może było to związane z tym, że jednak gospodarka naszego kraju, regionu również, jest bardzo silnie powiązana z gospodarką naszych zachodnich sąsiadów, a tam jednak w miarę ta produkcja szła, więc to powoduje, że te symptomy takie dobre również są, natomiast sytuacja jest nieprzewidywalna. I aby wszystko jak najszybciej wróciło do normy, może już w przyszłym miesiącu będziemy mogli wyjść do restauracji, zjeść pyszny obiad. Tego byśmy sobie oczywiście wszyscy życzyli. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękuję i również tego samego życzę, żeby również takie lokale jak ten mogły jak najszybciej się otworzyć i zaprosić klientów, no bo po to właściwie są, żeby miło spędzić w nich czas, a jednocześnie też jest to serce różnych biznesów i działań związanych z przedsiębiorczością, a one muszą funkcjonować, żeby mogło rozwijać się nasze państwo, więc tego serdecznie życzę. Dokładnie tak, dziękujemy bardzo serdecznie, a ja ze swojej strony dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.